Cześć, witajcie kochani bardzo serdecznie w piątek 23 grudnia. Jutro Wigilia, jutro ostatni vlogmas, ale cieszmy się na razie dzisiejszym. Dzisiaj na twarz podkładzik. Właśnie o to chodzi, że mam dwa, tak. Te dwa z Bell. Dzisiaj je nie pudrujemy. Trwały podkład z kwasem hialuronowym. Jedynka i dwójka i ja bym chciała je pomieszać ze sobą, bo wtedy no, mają dla mnie bardziej odpowiedni odcień niż każdy z nich osobno. I moje pytanie, jak wy mieszacie, nie wiem, podkłady, albo podkład z rozjaśniaczem, albo z przyciemniaczem? Jak? Czy mieszacie bezpośrednio na twarzy, czy na ręce? Jak? Proszę, powiedzcie jak. Ja dzisiaj to zrobię tak, że wyciągnę mniej więcej tyle samo jednego, chyba trochę za dużo, no ale dobra, trudno, człowiek się uczy całe życie, no dobra, jedynka i tyle samo postaram się dołożyć dwójki. No okej, dobra. I teraz wezmę, on jest bardzo lejący i teraz postaram się wymieszać trochę, nałożyć na twarz, tylko nie wiem jak ja... Nie wiem czy nie nakładam go za dużo, ale potem go rozklepię po prostu. Fajnie wyglądam, nie? Dobra. I drugą stroną go rozklepię. Zasłaniam się znowu. Śpiaszka wstała chyba. Ma takie glow lekko rozświetlające. Ja sobie tutaj na brodę jeszcze trochę oczywiście dołożę. A, jeszcze tu czoło i oko. Chyba trochę za blisko. Oka może mnie szczypać troszkę. Dobra. Możliwe, że odrobinkę za dużo nałożyłam, ale muszę to dobrze rozklepać. O, tutaj widzę. No dobra, jeżeli chodzi o odcień, no to zmieszany widzę, że jest najlepszy, bo ten jasny byłby trochę za jasny, a ten ciemny byłby za ciemny, chociaż tak mam wrażenie, że jest odrobinkę za jasny. Dobra, na ręce już mi niewiele co zostało. No i jak on wygląda? Jego krycie jest średnie. Na twarzy wygląda ładnie. Ładnie wygląda na twarzy. Jest taki lekko rozświetlający. Ja go sobie dzisiaj pudrować nie będę. No i co powiecie? Używaliście? Ja oczywiście na ustach pełno podkładu. Ciekawa jestem, czy on mocno zastyga. Mam tu włosa. O, dobra. I tu mam włosa. O. Pod oczami bardzo mocno się zebrał, dlatego ja tutaj co chwilę dosłownie to rozklepuję. A
Ale mi się wydaje, że dopóki on nie zastygnie, o ile w ogóle zastyga, no znowu tu włosa mam. Ja wzięłam sobie troszkę paznokciem, zrapałam, nie? Do gołej skóry. No dobra, wszystkich włosów się chyba pozbyłam. Kolor podoba mi się. Na twarzy. Podkład wygląda na twarzy dobrze. No, mam wrażenie, że podkreśla tu te zmarszczki takie. To. Ale to może mi się wydaje. Dobra, zostawię go już tak, bo widzę, że on jeszcze się rusza. Jeszcze się rusza. Więc poczekam, zanim wyjdę, to poczekam, aż on zastygnie. Bo jeżeli chodzi o ten na ręce, to ten na ręce też jeszcze mi nie zastygł. Więc ja w sumie chyba, chociaż nie, bo ta ręka też jest dość mocno ubrudzona. Dobra, na razie czekam. Na razie czekam, jak mi to podeschnie, to ja po prostu idę do babci. Tam plan jest taki, że robimy makaron. Potem ja idę na terapię, a potem ten makaron dokańczamy i robimy kapustę z grochem. Ale no, wiecie, jak moja babunia. Więc mam nadzieję, że tam wszystko pójdzie zgodnie z planem, czyli że będę obecna przy robieniu właśnie makaronu i tej kapusty z grochem. Po drodze mam jeszcze zrobić jej zakupy, więc a która jest godzina u mnie? A przed 9? Nie, akurat jest równa 9, czyli jest 10, 11, 9 plus 8 to jest o 17. Między 17 a 18 sobie zrobimy podsumowanie tego podkładu, jak on wygląda bez pudrowania. Że dzisiaj nie maluję brwi, nie maluję, dzisiaj chcę zostawić sam podkład, czyli wyrównany koloryt cery. No jak widać, średnie krycie troszkę przykryło, te drobniejsze przykryło, tylko to jedno duże zostało. Dla mnie to jest oznaka średniego krycia. Także na razie skarbeńki i do zobaczenia później. Co to za groch i ile go jest? Do kilograma, kilogram chyba będzie. To się opuszczam. Taki mały, upany groch. Upany groch. Do kapusty z grochem. Do kapusty z grochem. Teraz go po prostu pukasz. No troszeczkę opukam go, bo jest zawsze tam coś. Nie uciekaj. No. Dużo salewasz wody? No, bo groch napęcznieje przecież. Czyli pełny jego... gar. Będzie pełny gar. Poczekaj. Groch taki o, łuskany. Wypukany i wlewamy wody praktycznie do pełna. Do pełna nie tak bardzo do pełna. Tu jest kapusta kiszona. Co ty z nią zrobiłaś? Tylko ją wypukałaś? Wypukałam ją jeden raz i jest w wodzie namoczona i teraz wypukam tą kapustę jeszcze raz. Wyleję tę wodę jeszcze raz i zaleję drugą wodą i nastawię. A ile się moczyła? Ile się moczyła? Ja żem stała tak gdzieś od 8, 2 godziny. 2 godziny się moczyła nawet w wodzie. Nie, od 8 to nawet nie 2 godziny. Nie, no, 2 godziny. No, ale tam mniej więcej do 2 godzin. A po co się moczy kapustę? Żeby troszeczkę ten kwas odszedł taki, tak. Bo wiesz, ona jest bardzo kwaśna, aby ją nie wymoczył, nie o, troszeczkę to by była kis, że nie do zjedzenia by była, wiesz. No, kiszona, nie? Kiszona. A teraz... to? A to jest, nie, to tak ja odcedzę. Nie wyciskam. Nie wyciskam, tylko ją odcedzę, tak? Bo raz ją odcedziłam, teraz drugi raz i naleję wodą i nastawię. No. I teraz powinna być dobra. Czyli raz wypłukana, znaczy nie, wlana woda. Raz wypłukana, wlana woda. I po wymoczeniu ją jeszcze odlałam wodę i teraz dopiero będę gotować. Jak wiesz, o co chodzi. No. No.
No, że włożyłaś kapustę, wlałaś wodę, wylałaś, znaczy pomniotłaś trochę, wylałaś wodę, zalałaś, odstała 2 godziny, woda wylana i dopiero świeżo. Dopiero świeżo wlana i teraz się wyczaja. No i żeby kapusta była cała w wodzie. A groch dużo więcej wody, bo on napęcznieje. Napęcznieje, tak. Na razie groch jeszcze, bo groch, groch musi się trochę namoczyć. Ile? Pół godziny? No, tak jak kapusta się zagotuje. A można na noc nastawić? Namoczenie? Nie, za długo. Za długo, wiesz, już nie wiem. A na grochówkę to też powinno się tak groch pomoczyć? No, bo szybciej się ugotuje. Ale też pół godziny. No, też tak może być. 15 minut trochę, no wiesz, wszystko jedno jest. Dobra. To tobie nie robi sałatki? Nie. Aha, no to... A, to masz składniki. To tak dużo będziesz dawać? No bo jak mówię, ty weźmiesz trochę, Darek chciał, to wiesz. Bo ja żem kupiła więcej, no ale jeżeli ty nie chcesz sałatki, no to wiesz. To ja... Myślę, że tyle wystarczy. Nie, to jedno, bo teraz zostawić 2, 4. 4 pietruszki. Wystarczy chyba 4. Albo tą większą, może jedną z małą zostawię grosą. O. Marcheki to więcej, no bo marcheki to jest takie podstawowe. Dziewięć małych marchewek. No, jedna zostawię. I seler, taki duży? Cały? Nie, czy sobie cały. Odkrawasz trochę? Odkrawam, bo to za duży. A ty już kupowałaś? No, znaczy od matki wziąłam. Bo selera najmniej, nie? Może ja to przekroję. Nie, mam radę. No to ja w to nie wątpię, tylko łatwiej by ci było, gdybym ja to zrobiła, nie? No chyba tak. Ten, czy ten włożyć? Ten duży. Ten duży seler. No, ten zostawię, będziemy do tego. No i jeszcze 3 ziemniaczki, duże 3, 4 ziemniaczki. Obrane? Nie. Nie obrane? Nie. A czemu nie obrane? No po co obierać? Obierze się trochę ugotowanym razem z tą. A ja miałam w planach najpierw obrać. Jak i nie trzeba obierać. To gdzieś skórkę się zdejmie. To, wszystko, to też się skórkę przez zdejmuje po ugotowaniu, nie? Ty tylko je myjesz. Tak, żeby się zamoczyło wszystko. No. A nie kroisz na mniejsze? Nie, no po co będę kroić? Nie wiem, pytam. Nie trzeba kroić, bo wierzę. Nie powinno się nawet kroić. Ja to myślałam, żeby, że łatwiej to by było pokroić i już pokrojone gotować. To by była niedobra, coś ty. Ale czemu niedobra? No czemu, jak się gotuje całą, to jest inny smak, a jak się gotuje kawałeczki, to wiesz, to ten smak wszyscy ucieka przecież z tego. I zamiast, żeby była lepsza, to ona będzie niedobra. No bo jaka? Lepsza jest sałatka, jak się zrobi, ugotuje tak i pokroi, czy lepsza by była taka, jak wyciągniesz nawet z zupy, z rosołu, to ma smak... Jarzyna nie za bardzo, nawet się nie czuje bardzo, że jest jarzyna, nie? No. A tak to jest, przecież jak się ugotuje, to ta skóreczka sama zejdzie, taka pielina. Tylko, że co, jak będziesz, ugotujesz ją i tak jak buraki, tak samo marchew czy pietruszkę, to ona w wodzie niech będzie, jak trochę przestygnie, to obieraj ją zawsze od razu mokrą. Wiesz?
wyciągaj z wody i mokro obieraj. To ona ci ładnie skóreczka zejdzie. Wtedy nie musisz ją od... Chociaż marchew to też zejdzie. Odrapywać, bo niektórzy to skrobią później to i wiele rzeczy opada. A tak jak ją ugotujesz i wyciągniesz, jest mokra jeszcze, to ona ci ta pielinka tak ładnie cała zejdzie. Ta skóreczka taka zejdzie jak z wędliny. I wtedy jest najlepsza taka. No ale to ja się jeszcze nie będę gotować. No dobra, to jak to ugotujesz, obierzesz i pokroisz na drobno, no to co jeszcze tam dajesz? Nic teraz, jak wszystko pokroję na drobno, no ale... Na końcu, jak już ugotujesz, pokroisz, obierzesz, pokroisz, wsypiesz do miski, to co jeszcze? Majonez tylko. I nic więcej? Nic więcej. Ogórka nie? Ogórka te, o jabłko, ogórek, jajka. Jajka, no. No. I co tam jeszcze? Kawałeczek pora zawsze wkrawam. Nie cebuli, tylko pora, bo cebula odbija i szybciej się psuje. No to jest wczoraj też takie dostałam instrukcje, żeby nie dawać cebuli. No i sól, pieprz i majonez. No i no do smaku, bo to się posoli, jak się będzie gotować, ale w razie jakby było jeszcze troszkę niesłona czy co, no to się wtedy do smaku robi. I tyle. I tyle. Dobra. No to już, to nastawię, kapustę nastawię, a tu troszkę poczekam jeszcze. A tej kapusty ile tam jest? No tutaj... Te 2 kilo? Więcej jest jak 2 kilo. Te 3? Bo pełne wiadereczko prawie było. To 3 kilo kapusty na kilogram grochu. No 3 kilo, bo później jeszcze dogotuję trochę ziemniaków. Jeszcze ze 3 ziemniaki dogotuję do tego grochu i dołożę jeszcze trochę ziemniaków, bo jest lepsza taka z ziemniakami troszkę. No. To teraz makaron. No ale nie zdążymy makaron zrobić do 11. No godzina. Godzina. Ale tylko zrobić ciasto i rozwałkować. No to chyba w godzinę to się wyrobimy. No to dobra. Dobra, 3 potrawy na raz robimy. Dobra, mąka tortowa, mąka mieszam, trochę takiej mieszam, wiesz. Trzy jajka wystarczy. Poczekaj, bo tutaj mi coś nie widać za bardzo. Nie, muszę położyć chyba tu. Trochę tej mąki, dam trochę tej, bo wiesz. Czyli mąka pszenna, ile tu jest? Szklanka. Więcej niż szklanka. No i drugie tyle jeszcze. Może starczy chyba tyle. Powiedzmy. Nie ruszałam. Może są gdzieś w plecaku. I całe 3 jaja? Całe 3 jaja. A tu to jest białko. No to troszeczkę wlałam, ale nie dużo. Ale nie trzeba. Nie musi być, ale wiem, no przecież szkoda go zostawić. Nie drugi raz będę robić, to dołożę teraz tak. Czyli gdzieś 1,5 szklanki mąki pszennej i 1,5 szklanki mąki tortowej. Ale to nie ma znaczenia, wiesz, no ja mam taką ideę, ale można samej takiej nieraz i z tortowej też samej robię. Samej tortowej też może być. No dobra. I 3 jaja. Ewentualnie jak się ma jakieś białko, to można troszeczkę dołożyć do tego. I tu mamy co? Ciepłą wodę. No ciepłą taką troszeczkę, bo od zimnej to wiesz, później jaj nawet rozwałkować nie można. Najlepsze jajka do makaronu to kacze. Ale teraz ciężko je dostać. I kaczyk też można przygotować? No, wiesz, można na samych jajkach robić, można na samych żółtkach jeszcze ekstra zrobić. Ale to też z mąką. No z mąką, no. Że bez wody wtedy?
Nie, no wody się dolewa, ale wiesz. Wziąć? Co? Śmierci to wziąć? Jak są to weź. To jeszcze nie ma pełnego. No to wezmę te śmieci, weźmy to. Zaraz to wezmę. Monika, ja to bym ci powiedziała, było o, nie trzeba było robić. Bo bym ci zrobiła to ciasto. Ja zwiążę je tak na raz tylko, mniej więcej. Wzięłabyś sobie była gałeczkę ciasta, jak przyjedziesz. I te jeszcze widej. Chcesz związać? Po co będę robić? No to też. Jest to jeszcze wziąć? Nie. Tutaj to, widziałem te papiery. Nie ma dużo papierów takich. Papier się może przydać jeszcze na to. To też wezmę. No. No. Jak się już idzie, to trzeba wziąć. Równęło mi się za dużo chyba tej wody? Nie. Daj no, otwórz tę mąkę. Jeszcze. Dobra. Mogłam ci nie tego, bo mówisz, trzeba było zrobić, a ja bym ci była nie tak pomyślała, tylko zrobić te, wzięłabyś se była, zawinęła, a w domu rozwałkowała i później sama pokroiła. Ale wiesz co, bo ja w domu mam jeszcze ten twój makaron, ten poprzedni, jeszcze go nie zużyłam. No. To wiesz, ten będzie cały dla ciebie, tylko chciałam zobaczyć, jak się go robi. To musi być dobrze wyrobione. Ruski to nie jest tak łatwo zrobić. Po czym sprawdzasz, że ciasto już? No, no zobacz. Czy jest takie twarde, ale miękkie. No, dobrze wyrobione. Musi być ekstra dobrze wyrobione ciasto. No musi być, widzisz. Jak ci pot na czoło wyjdzie, jak robisz, to znaczy, że ciasto zrobione. No okej. Okay. Wałek masz tu, ten wałek? Nie, nie, nie. Tam jest w tej szufladzie, nie tu, w tej szufladzie. O. Tą kapustę to jakoś przemieszać czy coś? A gotuje się już? Tak. Już się. Tam. No zmniejszyłam gaz, ale bulgać to bulga trochę. A ile się ona ma gotować? No, ja będzie miękka, dopiero spróbujemy. Gdzieś za 40 minut do godziny. Do godziny się trzeba, żeby się już dawała. Trochę za mało wody wlewam chyba. Ciepły wleję tam. A nigdy się nie zalewa, jak się coś gotuje, to nigdy się nie zalewa zimną wodą. No wiem. Wiesz też, no. To teraz czekaj, to trzeba pomieszać. Żeby nie przebarło do tego, że mi się zagotuje. Nie przekrawasz na pół? Trochę przewałkuję, to będzie tego, wiesz.
I groch podczas moczenia przemieszać, żeby nie przywarł do dna. Przy moczeniu. Przygotowaniu oczywiście też mieszać. Przygotowaniu, bo przy moczeniu to się nic mu nie zrobi. Tylko... No ale przy dnie do dna, nie? Żeby przemieszać, no tak, żeby tam się nie poprzyklejało. No. Grubość makaronu jest zależna od tego, na jaki mamy ochotę. No tak, no bo tutaj to już zależy, jaki się chce robić. Na przykład do takiej, do gulaszu, czy do kazanek, czy do... No w zależności, jaki się robi ten, to do rosołu, no to musi być cieniutki. I tak naprawdę tu dodałaś trochę więcej niż pół zwykłej szklanki wody. No, bo to tak wiesz. Teraz wałkuję jedną połówkę, później drugą. Wałek, dobry wałek do wałkowania, to powinien być tu troszkę cieńszy, a tu taki, o, tu najgrubszy, taki wiesz, ten to już się tego, ten to ma już ponad 60 lat wałek, a taki równy całkiem jak jest, to jest niedobry wałek, bo się źle wałkuje takim wałkiem. Same jajka to są też twarde makarony, jest jak się daje same jajka, lepiej trochę wodą, jak się tego, to wiesz, nie jest taki twardy. Ciasto jak jest cienkie, rozwałkowane, to trzeba go odłożyć, żeby przeschło. Przeschło trochę do krojenia. O, widzisz, jak się ładnie? O, to jest dobre ciasto zrobione. Trochę duże. Takie ogromne wyszło. No, albo zawsze to robię na dwóch jajkach, a to zrobiłam na trzy. Mówię, ja se trochę zostawię, a ty se weźmiesz, a ty mówisz, że nie chcesz. Znaczy wiesz, chcieć to mogę chcieć, tylko no, że no po prostu ty go szybciej zużyjesz. O. Więc po co ci zabierać? No to ja sobie zrobię. Przecież ja sobie zrobię, nie? No tak, ale jak ja mam jeszcze, to ile on może poleżeć? Długo, nie? Bo to no, wyschnięty makaron. Wysuszony makaron to przecież może być długo. Placek już? No. Tego zostawiasz na stolnicy? Tak, niech stoi, niech będzie. Czy jego jakoś przykrywasz, czy coś? Nie. On musi sobie po prostu obetchnąć. Musi obetchnąć. I jak długo? Z godzinę? Najwkrócej? No, dużo, no wiesz. Jakby, im dłużej, tym lepiej. No, żeby nie było znowu za suche, bo jak będzie za suche, to wiesz. Okej. Okay. A kiedy poznać, że jest za suche? Podpalone. Kiedy poznać? Poznać jest, dotkniesz ręką, to już widzisz, że suche. No bo teraz to czuć, że jest wilgotne. No, a można pokroić takie, czy nie bardzo? No nie bardzo, bo trzeba by dużo mąki nasypać, a z drugiej strony jakbyś na tego, to wiesz, to klei się. Trzeba, żeby się pod nożem nie kleiło, a nie było kruche. Mm-hmm. Tak trzeba dopilnować. Ale tak serio myśląc, to jak długo? No ja wiem. Najlepiej ze 2 godziny? Nie! Za długo? Ze 20 minut. Ze 20 minut? No. Ze 20 minut najkrócej. No, tak, żeby tego, wiesz. Bo no, jak troszeczkę podetnie z tej strony, to ja go odwrócę na drugą stronę, a drugiej strony jeszcze postoi 10 minut i już jest takie do krojenia. Tak, żeby było do krojenia, a nie takie mokre jak teraz, no. Ach, dobrze. No.
A ten groch to ile się gotuje mniej więcej? Ze 20 minut czy dłużej? No jak przyjdziesz, to może już będzie ugotowany, no wiesz. No, niech będzie tak jak tego i to się, no pomału też się pierdoli. Akurat dobrze się gotuje, widzisz, nie będzie, bo jak się bardzo gotowała, to ona wychodzi do góry, zrobi sobie dziurkę i pójdzie się leje, wszystko, jak nie wiem. No i groch też nastawiłam, no to się będzie pomału gotować, a ja sobie zrobię teraz kawkę, napiję się i po prostu. No dobra, mamy dużo już naszykowane, ale ja zaraz idę tam do psycholożki. Dobra. To tak jak babcia mówiła, najpierw z jednej strony musi trochę podesnąć, potem z drugiej strony i dopiero można pokroić. Tak ze 20 minut z każdej strony najlepiej niech podeschnie. I jest tak, kapusta się gotuje bardzo dobrze, nie za duży ogień, nie za mały ogień. Ona się będzie gotować około godziny i groch jest już nastawiony. Już nastawiony. Ale jeszcze się nie gotuje. Na razie no. Jest o. No i trzeba często przemieszać groch, bo się przypalił groch. Tak, groch to trzeba często mieszać. I no. Na małym ogniu czy takim średnim? No raczej na małym. Ja go później przestawię, wiesz, teraz tak jak się zagotuję, na ten mniejszy palnik go przestawię. Też. Na blaszkę, żeby nie bezpośrednio na palniku się palił. No i te warzywa tutaj na sałatkę, ale to jeszcze nie teraz. No. To już babcia sobie najwyżej zrobi później. Później no. Zaczniesz gotować? No później, bo teraz to przecież cię. Później. Dobrze, to więc no. Minie będzie no z półtorej godziny. Nie do kapusty, tylko do grochu. Do grochu? Ale on się jeszcze nie gotuje. A no, ale ci chciałam włożyć, żebyś ty widziała. No, majeranku wsypuję. No tak z łyżkę. No. Tutaj, bo tutaj coś przywarło. No bo to trzeba mieszać. Ale gorący ten gar. Gorący. No, coś przywarło tu. Ja sobie wezmę te rękawice. Ja nie wiem, jak ty tych garów dotykasz i się nie parzysz. 1, 2, 3. 3 liście laurowe. Tak, 4. No, takie małe. 4 takie małe albo 3 takie duże liście. No. Trochę ziela jeszcze. Ziele angielskie. Teraz tak spinę, teraz 5 ziarenek. No. No dobra, już wszystko włączam. Coś jeszcze? Ale tym zielem teraz zapachniało. To są takie mocne. To znaczy, że wszystko trzeba wkładać, żeby był smak. Miałam jeszcze trochę pieprzu ziołowego, bo zawsze troszkę sypę pieprzu ziołowego. Też. Do gotowania. To jest czarny, ten ja. A ten tu? To jest też. Aha, to ziołowy, obydwie. No też tak wsypuję trochę. Takiego też jest. Na łyżeczkę. No. No i to wszystko teraz. Jeszcze trochę posolić. Jak się zagotuje, no to się posoli. Ale posolić solą. Nie magii, nie jarzynką, nie. Tylko nie, zwykłą solą. No, jarzynki można troszeczkę wsypać też. Ale zamiast soli czy dodatkowo? Nie, dodatkowo. Trochę soli. Nawet nie całe pół łyżki. No i jarzynki trochę też. Bo ja w zasadzie daję wtedy, kiedy wiesz. Kiedy no już się zagotuje, ale muszę być gotowa, to no. Ma znaczenie. No i łyżeczkę jarzynki. No. I już, i to wszystko. I to się ma gotować, aż się rozgotuje. Aż się rozgotuje, a jak się ugotuje, no to później jak się urabia, no to troszkę magii się dołoży, troszkę, no, wiesz, troszkę pieprzu prawdziwego. No i tu na Wigilię, no to ja zawsze cebulkę z oliwą biorę. Podsmażę cebulki z oliwą, z olejem i wkładam. Dobra. A jak na drugi dzień, jakby kto chciał, no to może sobie troszkę boczku zrobić z kareczki, odgrzać i położyć na tym, żeby było smaczniejsze. No. Dobra, to ja uciekam, wrócę, to dokończymy. No. Kapusta ugotowana? Kapusta ugotowana. Od sezonu jeszcze? Jeszcze nie weźmy jak nie ugotowane. Ale już
A w tym mieszkaniu na czwartym piętrze. Ja jak tu wchodzę, to sapię. No, Barka, butaminka. No. Jak się ugotuję, to będę ocedzać już teraz. Dobra. Kapusta już prawie. Tu są ziemniaki, ile? Ze cztery? No cztery, dobra. Cztery ziemniaki, one będą do kapusty z grochem. I groch jest już gotowy. Patrzcie, jaka papka się zrobiła. On się rozgotował. Czyli taki ma być. Taki ma być. No dobra. To widzę, że babcia pokroiła cebulkę i czosnek. Pokroiłam cebulkę, tak? I tu będziemy, bo to będzie postne, to tylko na oleju posmażymy cebulkę. Dobra. Jeszcze w tym czasie, jak mnie nie było, to babcia pokroiła już makaron. Jak były te placki, na takie, no takiej grubości cienkie paski, nałożyła jeden na drugi i tutaj krawa kroiła sobie tak. Tak, ten jest do rosołu, tamten może być do sera. No. Bo ten jest troszkę drobniej pokrojony, ten jest troszeczkę grubiej pokrojony. I trzeba go właśnie tak trochę rozłożyć, żeby jeszcze sobie dosechł. Bo jak on już wyschnie, to można zapakować najlepiej do papierowej torby i... I może być, i być, dopóki się go nie zje. Nie wypiję oleju, teraz doleję trochę do tej. Do tego. Teraz podsmażymy. Dobra, na patelni tą cebulkę, to jest jedna chyba cebulka, nie? No ale mi się wydaje, że będzie trochę przymało tej cebulki, wiesz? No to takiej wielkiej ilości kapusty. Bo to jest wielka ilość, a tu jest niewiele. Ale bardzo dużo oleju dajesz. No bo zobacz ile jest, a tu przecie nie ma nic, tylko puste wszystko. No okej, okay, czyli dość sporo oleju. No sporo. Sporo oleju i najlepiej do takiej ilości kapusty. Kapusta jest dosyć duża. Ze dwie cebule. Jeszcze jedną cebulkę małą, wiesz? No, jeszcze jedną małą cebulkę. No. O tak to, bo tu jest sporo tego, to... Mi się wydaje, że będzie mało trochę tej cebulki. Najpierw samą cebulę podsmażasz. No, a pod sam koniec dopiero wrzucam ten czosnek, żeby... To czosnek by się przypalił, przecież, bo on musi być tylko taki. Tak, do smaku. Do smaku, do smaku. Ja to żygałam, to przecież wiesz, nie jest tak dużo tego. Dobra, teraz wystarczy. Więc jadłam na śniadanie tylko dwa tosty, takie dwie kanapeczki z dżemem. No to weź coś do zjedzenia. Nie, to no, poczekam na zupę. No to właśnie, wyjmij ją i tu już postawić można ją. Na pewno? Na pewno. Dziadek mi dzisiaj powiedział, że za dalej wajką to on nie przepada. Ale jak zrobisz, to zjem. No. Czyli ta kapusta jeszcze się gotuje. No bo trzymam ją tak, żeby tego, żeby wiesz. Była ciepła. Żeby była ciepła. No dobra. Do kapusty z grochem ziemniaki. To bym nie wymyśliła, że tam ziemniaki trzeba. Trzeba trochę, bo wiesz. Włożyć. Widzisz? Bo tam nie ma dużo przecież. No, pomieszaj je. A ja będę odcedzać kapustę. Pomóc tym odcedzaniem. Wiesz co, teraz przełóż to tutaj. Się grzeje.
to, żeby się tu podsmażyło. No już, może być, wystarczy, by ci to nie uciekło. Czyli całą wodę z kapusty odcedziłaś? Całą, no. Całą? No odcedziłam, ale ona jest tu czysta, bo widzisz, te ziemniaki. Jak będzie potrzeba, to tego, tylko nie wiem, czy te kapusty troszkę ująć i dopiero później dokładać. Bo tak, jak będzie dużo, to ciężko mieszać. Ciężko mieszać, ale to będzie dokładać. A ty tą kapustę brałaś i szatkowałaś, czy nie? Nie, bo ta, co była kupowana. Mhm. Czyli to jest bez krojenia. No to teraz to się umiesza. I to musi się zagotować? Nie. To już się gotuje w sumie. Nie. Wyłączyć już? Wyłącz, wyłącz. I to przełożyć do kapusty. Gorące! Masz drugą rękawicę przecież. Bo... Do kapusty groch z ziemniakami i mieszać. Może ja to pomieszam, co? Jak będę wkładać tam, muszę się dostać do samego spodu. No to kapusty. No kapusty, no. W tym roku to chyba ty 15 kilo kapusty kupiłaś. No pewnie. Nie, 11. Bo dwa po 3 kilo i jedna 5. Pomieszaj te. A czy taką zwykłą łyżką mogę? Teraz tak, będziemy podkładać te kapusty. A ty pomieszać miałam cebulę. No. Patrz, wyjmiam kapusty. Dobrze, że najpierw sam wymieszałam, bo tak to by nie sięgnął tam. Będzie fajna, taka akurat prawie na gęsto będzie, bo trzeba ją teraz wymieszać. Daj no mi teraz te, wiesz co, trochę buli, te magii. No. I pieprz takiego prawdziwego troszkę. Tutaj z tej dolnej. Tak, tam jest. Fajny. Pieprz czarny. No tyle, że na razie wzięła sobie. Pieprz czarny mielony. Nie wiem, czy ja tak trafię. Nie przepieprzę. Na razie zostaw, a mieszaj teraz. Tą mieszać? No możesz jak. No teraz już możesz, teraz tak, ale na początku to by się nie dało tą wziąć. A tam nie pali się? Pali się. Ale nie. A tam się tam nie. Podstawiłam. Jeszcze teraz po to lata. No patrz, tutaj jeszcze kapusta była nie wymieszana. No, bo to nie tak łatwo wymieszać. Taki... No bo wielki gar. Wielki gar. Się nie z tego, żeby nie zmieszał. A doprawiasz czymś jeszcze? Nie. To tylko wsadzę. Te cebulę? No, już na razie poczekaj.
się gotuje na co dzień, to ja do grochu to zawsze wrzucam ze dwa żeberka. Groch się gotuje z mięskiem. A później się jeszcze ją przysmaży cebulkę z boczkiem. To jest lepsza taka, no ale... Zawsze można sobie dołożyć, nie? Zawsze sobie można dołożyć. Dzień później. Albo zrobić część na Wigilię, jakąś małą miseczkę. A nie przyniosła się żadnego garka? No widzisz, nie przyniosła. No widzisz. No, już może być, zobacz. Żeby nie była bardzo przypalona. No zanim się zacznie rumienić. No taka, żeby była troszkę różowawa. Wystarczy. Ale przy cebuli to od razu inny smak jest. No pewnie. No, teraz wymieszam. Wymieszaj ją. Teraz. Jakie cujno. A przecież tą kapustę z grandu można i na zimno jeść. No pewnie, że można. Sporo tego jest, nie? Ja to chyba zajrzę do sklepu, kupię sobie jakieś boczuś i dokroję. Albo i nie, bo może zjemy wszystko jutro. No zobaczymy ile to. Ja to na Wigilię to mogłabym mieć tylko barszcz z uszkami, o ile są uszka dobre. A no przecież można z pierogami zjeść. Kapustę z grochu. Włożysz sobie dwa pierogi przekroisz na połowę, będziesz miała cztery i zalać barszczem i już jest. No. Kapustę z grochem i pierogi. I wystarczy. No i reszta mogłoby nie być u mnie. No rybę smażoną, ale rybę to wiesz, to mogę sobie zawsze usmażyć. A no wiem, o to chodzi. No dobra, chyba już jest wymieszana do... Tu jeszcze zobaczę pod spodem z tej strony. No, chyba już. Próbujesz? Matka mówi, że ze mnie nie będzie kucharz, bo ja nie lubię próbować. Jak coś robię, to robię. Ja też nie lubię, ale nie, dobra będzie. Tylko i brakuje boczusiu. I żeberków. Brakuje boczusia. Brakuje boczusia, nie? Właśnie. Wiesz co, można popieprzyć trochę więcej, ale nie, na razie to może być najwyżej. Mi się wydaje, że jak ona wystygnie, to będzie trochę lepsza. Na pewno będzie lepsza, jeszcze troszeczkę daję tej. Magii? No. No bo jaki garnek ten, jakby przełożył, lepszy by był. No nie wiem, no bo musisz tam coś na Wigilię bierzesz, tak, do tarka? No też trochę sobie zostawisz. Trochę sobie zostawię i trochę mi dasz. No. To podziel na trzy, ale już. No może być. No to w ten, albo w ten przełożę i ten się umyje, co? Dobra, czyli makaron się suszy. Kapustka proszę, z bliska. Nie mogę uchwycić. Nie wiem, jak ty to weźmiesz. No i tu już jest nastawione te warzywa. Na sałatkę. Jarzynową. Dobra, jestem cała brudna, no w końcu się gotowało, nie? Ale czas na kalendarz wielki! Dzisiaj 23. Ja mam dwie kule śnieżne. Dwie kule, a ja mam lakier do paznokci. Showmans. Showmans. Nie tak szybko, Daria, bo ja jak zwykle nie nadążam. Dobrze, ty to tak robisz? Dobra, dzisiaj 11. To coś małego. Tu mam lakier do paznokci. Akurat to jest bazy Code.
czyli... Jak już do paznokci? Też masz? Chyba. A ja to mam ciągle do góry na mnie. A nie, co to? Ja mam małe. Parfumki jakieś pewnie. Zobacz, może zapach ci się spodoba. Ja mam kulkę, a to masz dwie. To ty same. Niech, nie mogę tego otworzyć. Pokaż proszę. To się odtyka. To jest taka jak woda po goleniu. Po goleniu dla kobiet. Bardzo mocna. Aż się oblałam. Dobra, i najważniejszy kalendarzyk, ostatni, 23. Co, znowu to masz? Co nie chcesz? No widzisz, 23. Ja szczeram, że są ostatnie cienie, bo jutro to chyba nie będzie, nie będą cienie. Raczej w takim największym pudle. Nie, nie są cienie. Migotek. Cień w kremie. Tak, tu mamy migotka. Co ty mówisz? Nie ma tu migotka. Ty ona mnie patrz. Gdzie? Cię. Pokażcie mi tego migotka. Ładny. Taki a la sambrokat. Ale fajny. Fajny taki sambrokacik. No dobra, skarbeńki, co? A, wiem co jeszcze, hu-hu. Nie wiem, jak można tak za siebie. No ale dobra. Co mi się tu dzieje? Boże, kochany. To jest jakaś masakra, tragedia i koszmar w jednym. To jest podkład, który kompletnie nie zastyga. Ja mam go tu, o, widzicie? Ja sobie tylko tak delikatnie przetarłam. Ja go mam tu. Na nosie to mi tak migrował, albo tu pod oczami, to normalnie co rozklepałam, to się zebrał. Tutaj zresztą też, o, widać. I on, co rozklepałam, to się zbierał i nie zastyga właściwie chyba w ogóle. Ja nie mogłam się już doczekać, kiedy go zmyję, więc zrobię to właściwie za chwilę. Za chwilę go zmyję, bo nie mogłam się doczekać, kiedy to zrobię. Na szczęście nadszedł ten czas. Pierwsze, co zrobię, to ja skończę nagrywanie i idę to myć. I co jeszcze? A, dzisiaj jeszcze co zrobię, to ugotuję warzywa. Czyli marchewkę, pietruszkę, selera i ziemniaki do sałatki jarzynowej, którą zrobię jutro z samego rana. No może nie z takiego samego, ale zrobię go jutro i dogotuję resztę, czyli tam jajka dogotuję i potem pokroję, pomieszam. Bo po prostu, żeby nie było jednego dnia za dużo gotowania i tak mogę się założyć, że jest mega dużo materiału do obrobienia, więc film podejrzewam, że będzie... bardzo długi, o, będzie bardzo długi, a zrobię dokładnie tak jak babcia dzisiaj, czyli wszystkie warzywa umyję, nie obiorę, wsadzę do gara, zaleję wodą, posolę, ugotuję al dente, znaczy żeby było ugotowane, ale nie za twarde, ani nie za miękkie, a potem po prostu wyłączę ogień, poczekam aż się ostudzi, żebym mogła na spokojnie wziąć, obrać to ze skórki albo zdrapać delikatnie, chociaż babcia mówi, że podobno samo to zejdzie, więc no... Pierwszy raz w życiu będę robić taką specjalnie gotowaną na sałatkę jarzynową warzywa. Chyba coś źle powiedziałam. Pierwszy raz będę robić sałatkę jarzynową ze specjalnie do niej gotowanych warzyw. O, teraz poszło poprawnie. No, więc dzisiaj już nie będę nic pokazywać, ale będę gotować. Więc jutro po śniadaniu sobie pokroję te warzywka, dogotuję jajka, majonez, wiecie, tam wszystkie składniki, pomieszam, zaniosę do mamuśki, jutro posprzątam u niej na pewno też, bo ostatnio nie myłam podłogi, bo i tak jak się tam gotowało, to była tak brudna, że tylko tak przetarłam, odkurzyłam i tyle, ale jutro chcę to zrobić dokładniej, żeby już było, wiecie, totalnie na święta. Dzisiaj jeszcze sobie przypomniałam, że muszę spoćwiczyć, ostatni dzień ćwiczeń, wyjmę wagę za chwilę, póki pamiętam. Wyjmę wagę, wyjmę centymetr, żeby jutro z samego rana na czczo, czyli tak jak ja zwykle to robię, wziąć się, zważyć i zmierzyć. Więc w ogóle to sama jestem ciekawa, jak to tam wyszło.
Także dobrze, kochani, do zobaczenia jutro w Wigilię 24 grudnia. Jutro ostatni vlogmasik. Pa!